Nazywam się Agata Buźko. Od 1 sierpnia pełnię funkcję prezesa zarządu spółki NZK w Jeleniej Górze. Nowa pani prezes, ale kim jest tak właściwie pani prezes? No, pracuję tutaj ponad 22 lata. 20 lat pełniłam funkcję głównego księgowego w spółce, więc prowadziłam finanse spółki i brałam udział czynny w rozliczaniu projektów, a prywatnie żona, matka. I uwielbiam sport i wyzwania. Pani Agato, czyli nowe zmiany, czy po staremu wszystko? Raczej wszystko po staremu. Będziemy kontynuować rozpoczęte dwa projekty obejmujące termomodernizację budynku biurowego oraz zakup 20 sztuk autobusów, rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup automatów oraz monitoringu do autobusów i do zajezdni. No właśnie, pierwsze autobusy zakupionych już dzisiaj na ulicy pojawiły się. Tak, dwie hybrydy wyjechały. Z tego co się orientuję, jeżdżą na linii numer 6 i 2. Przewiduje Pani jakieś zmiany, ewentualnie jakieś kadrowe, czy być może nowi pracownicy? No więc obecnie, z tego co ja wiem, to problemy są kadrowe, bo brakuje w spółce kierowców przede wszystkim, ale spółka to organizacja. To nie tylko środki trwałe, autobusy, urządzenia, to również ludzie, którzy mają swoje potrzeby i oczekiwania płacowe. No więc będę się starała temu sprostać w miarę posiadanych funduszy, żeby mogli efektywnie pracować. A czego można by życzyć Pani nowej prezes, no i oczywiście całej spółce? Dla mnie wytrwałości i zdrowia. W spółce sukcesów.